Ostatnio widziałam wywiad też o twoich kulisach rozstania z kabaretem Moralnego Niepokoju. Czemu tak po latach zdecydowałaś się o tym opowiedzieć? Nie, tak naprawdę od samego początku w ogóle tak naprawdę to rozstanie stało się wielką sprawą narodową, bo ja nawet pamiętam, Wysokie Obcasy miały wielki artykuł, 4 rozwody z Wesołą Panną, więc naprawdę się okazuje, że to była taka naprawdę nawet w Newsweeku, jakieś okładki były, więc byliśmy trochę zadziwieni. No oczywiście był to podział, który wynikał z wielu rzeczy, teraz po latach też sobie zdaję sprawę, że był to brak takiej fajnej, zdrowej komunikacji męsko-damskiej i na pewno to też to tąpnęło. No druga strona jest taka, że oczywiście rwało mnie gdzieś już gdzie indziej, bo jestem bardzo niespokojnym duchem. No stało się jak się stało, no teraz z perspektywy czasu uważam, że stało się najlepiej dla mnie, jak tylko mogło. I cudownie, że była odwaga, żeby taki krok podjąć. To już było 13 lat temu, ale cały czas jestem tą dziewczyną z kabaretu. A gdyby się pojawiła taka propozycja, na przykład na jakiś jeden projekt, żeby spotkać się raz jeszcze w tym starym skupie? Kabaretowo? No właśnie, to jest to wchodzenie. No, na pewno jubileusz, no to tak, no przecież wiadomo, no przecież tyle lat byłam w tej grupie, także jakieś tam swoje piętno odcisnęłam, więc dlaczego nie? Ale jakim teraz mamy jubileusz? Mówię, mamy, proszę zwrócić uwagę. Czyli ciągle rodzinnie. Ale 96 rok, kiedy oficjalnie pojechaliśmy na pakę, czyli jeszcze poczekajmy 2 lata i zobaczymy.